I zmieniamy temat. Ulicami Szczecina przeszedł marsz upamiętniający rotmistrza Witolda Pileckiego. Polska dla Witolda Pileckiego, wartość, dla której oddał swoje życie. Postać rotmistrza łączy w sobie miłość do ojczyzny, wiarę, poświęcenie, honor i odpowiedzialność. To był człowiek wielkiej miłości do ojczyzny, wielkiego umiłowania Boga. Łączył w sobie te dwie niezwykłe cechy, arcypolskie cechy. Witold Pilecki dobrowolnie dał wywieźć się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Planował wykonać tam specjalną misję, sporządzić raport o sytuacji w obozie i zorganizować ruch oporu. Również dobrowolnie wrócił po wojnie do zniewolonej przez Sowietów Polski. Zaangażował się w działalność niepodległościową. Informował Zachód o tym, jak komuniści niszczą Polskę, za co został aresztowany przez aparat bezpieczeństwa. Był poddany brutalnemu śledztwu. Po sfingowanym procesie został skazany na śmierć i zamordowany 25 maja 1948 roku. Maj w sposób szczególny przypomina nam o Pileckim. Wczoraj była 123. rocznica jego urodzin. Te dwie daty są ze sobą nierozerwalnie związane. To jest początek i koniec, przynajmniej ten ziemski koniec człowieka, Polaka, patrioty, żołnierza, ojca, świetnego męża, społecznika, człowieka, który się poświęcał dla innych. Ulicami Szczecina przeszedł marsz rotmistrza Witolda Pileckiego. Rotmistrzowi! Cześć i chwała! Rotmistrzowi! Marsz przypomina nam sylwetkę Witolda Pileckiego, bohatera na miarę naszych czasów. Chcemy pokazać szczecinianom, że jest taka postać, że może niektórzy jeszcze nie wiedzą o tym wielkim polskim bohaterze, jakim jest właśnie Witold Pilecki. Miejsce spoczynku rotmistrza ukryto. Podejrzewa się, że jest to kwatera na Łączce, gdzie potajemnie chowano ofiary komunistycznego reżimu, by pamięć o nich zginęła na zawsze.